Dzisiejszy bohater to pilocik do obsługi systemów alarmowych, a już nawet na tą obecną chwilę to można już tym sterować systemy do otwierania bram garażowych, czyli mamy jakiś napęd, możemy go tam sobie doprogramować z odpowiednim odbiornikiem. I brama wjazdowa, jak macie też w locie, możecie sobie też taką bramę usprawnić takim pilocikowi, wtedy już nie macie do bramy jednego, do garażu drugą, do alarmu trzecią i jeszcze jakiś czwarty pilot może do czego jeszcze innego wymyślonego. On rzeczywiście mi taki jeden pilocik fajny. Podpowiem, że jedna rzecz. I żeby taki pilot u Was działał, z jakimkolwiek urządzeniem Wam się wymarzy, musicie kupić odbiornik do tego pilota. Możecie kupić też w internecie cały taki zestaw. No oczywiście nie takie piloty, będziecie mieli inne, takie czteroprzyciskowe, chyba dwóch lub pojedynczo. Kiedyś te odbiorniki były troszkę inaczej produkowane. Wygląd jest ten sam, ale faktycznie wewnątrz już jest inna elektronika. Ta jest bardziej zaawansowana. No i do czego zmierzam? RK-4K, czyli mamy odbiornik typu RK, czterokanałowy i napięcie zasilania od 12 do 24 V. Nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, ale 24 V zazwyczaj i bardzo często jest w napędach bramowych i w napędach garażowych. Czyli teoretycznie możecie podpinać, dać na potrzeby napięcie zmienne od razu 24 V AC, czyli podpinacie pod napęd i nie ma żadnych jakichś zasilaczy, stabilizatorów, jakichś przetwornic. Po prostu będzie Wam od razu działać. Co jest w środku? Oczywiście programowanie, tryb działania. Oczywiście też macie taką instrukcję. W moim przypadku są różne języki, jak to nasza firma polska, pewnie też i po polsku jest, mamy jest coś po polsku. Urządzenie powinno być instalowane, gadu, czyli jakieś takie zbiorcze, mało, podejrzewam, że takich chyba tu nic chyba, w tym nawet instrukcji nie ma. Podejrzewam, że pewnie jakaś instrukcja w internecie pod tą nazwą, możecie sobie ściągnąć. I taki sterowniczek możecie sobie zamontować w bramie garażowej. Podejrzewam, że taka płytka spokojnie Wam się będzie zmieścić. Jak się nie zmieści w bramie garażowej, to nawet gdzieś na suficie mamy otwory tu montażowe. Po brzegach nawet widać. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. Można troszkę sobie podkuć pod tynkiem. Mamy elementy, którymi możemy sobie wskoczyć do tej płyteczki. Przewodami od tyłu podłączyć sobie. Oczywiście plus, minus, czyli od 12 do 24 V mamy zasilanie. Tu jeszcze mamy taki pewny styk tamperowy, czyli otwarcie obudowy. To jest tak jakby był system alarmowy, byście mieli, chcielibyście sobie to jakoś zabezpieczyć, czy na pewno coś tam nie ingeruje jakaś osoba trzecia. Tu jeszcze macie takie jeszcze inne, AR, AL, LV, SS, C1. To są już inne komplikacje, może inne możliwości tego używania urządzenia, modułu, tak jak to zwał, tak zwał. No i też jeszcze z tego, co ja pamiętam, nigdy nie stosowałem, nigdy nie miałem, jest możliwość, może kiedyś była, albo może jakiejś, nie wiem, w innej wersji. Jest taki element, który możemy podłączyć antenę zewnętrzną. Nie wiem dlaczego, tu jest to nieobsadzone i mamy element w tym miejscu. Podejrzewam, że w jakiś akcesorium może, albo w jakiejś innej wersji, lub przygotowane na przyszłość. Prawdopodobnie tak może być. Co jeszcze? Mamy styk programowania. Powiem tak, z opisów ja domniemam, że tu możemy się podłączyć laptopem i sobie te piloty poprogramowywać. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty do dziesiątego. Jakoś opisać te piloty, przypisać do jakiejś danej osoby, w razie jak osoba jakaś zgubi. No to właśnie, jak ktoś zgubi, ktoś będzie miał już dostęp, więc wchodzicie sobie przez laptop, podpinacie i możecie sobie tą jedną osobę usunąć z tych wszystkich pozostałych 10, powiedzmy 7. Oczywiście to jest tylko teoria, ja tego nie sprawdzałem, może się da. Wiecie, to jest stosowane u klienta, więc klient jak zgubi, to raczej prędzej wykasować wszystkie, ponownie programować całość, niż się bawić, no, aczkolwiek jest taka możliwość. No i oczywiście mamy styki NO, NC i C, czyli 4 kanały, niezależnie w tym przypadku. Co jeszcze? To jest odbiornik. Kilka takich odbiorników już montowałem, także sprawdzają się. O, czekajcie, woreczek. Są starsze radiolinie, tak samo wyglądają te odbiorniki, w sensie pilotów, ale już wewnątrz jest inna elektronika, więc trzeba zwracać uwagę, że na pewno tu pisze RK, bo są różne sterowniki. Aczkolwiek bardzo fajnie zrobili, unowocześnili, troszkę skomplikowali pewne rzeczy. Do takiego odbiornika wprogramujemy różne piloty, między innymi piloty MPT-300, są jeszcze MPT-350. I ten pilot, akurat ten, no patrzcie, jak na złość teraz zaczął działać. Problem jest taki, że on nie działał. Teraz już oczywiście działa,
No, popatrzcie, działa. Wysyła sygnały. No, wysyła. Wysyła sygnał. Ten pilot, odbiornik go odbiera. No i możemy sobie załączyć, wyłączyć. Rzeczywiście mamy przypadek, że mamy pierwszy kanał. To jest drugi przycisk. W sensie przycisk tam mamy, jak wprogramujemy w odbiorniku, to sobie ten, co wciśniemy, do którego kanału sobie przypiszemy. Ale jak mamy centralę typu Versa Integra, no to te guziczki troszkę inaczej wyglądają. Wszyscy mówią, że za klawiaturę się nie dodaje takich pilotów. Trzeba dodać sobie, dodać, podłączyć laptopa, zaprogramować. Ale można to robić oczywiście z klawiatury. No. Miałem taką okazję, przypadek, że była Versa i pilot MPT350. Troszeczkę nieznacznie szarszy, jasny kolorek tego pilota. I pomimo, że wciskałem guzik, odbiornik mnie nie przyjmował tych pilotów, nie wiem dlaczego. Musiałem rozkręcić śrubkę, zobaczyć jakiś numer, numer wpisać i wtedy chodziły. A w drugim obiecie znowu bez problemu się doprogramowały, wystarczy wcisnąć i już było ok. I co jeszcze mogę powiedzieć? Pilot ma 6 kanałów. Mimo, że odbiornik mamy 4-kanałowy, w centralach alarmowych możemy wszystkie 6 wykorzystać. 6, a wy widzicie 5 guzików, prawda? I jakbyście chcieli taki pilot doprogramować, to musicie wiedzieć, jakie są kolejności tych przycisków. Oczywiście, tak jak wspomniałem, w odbiorniku to nie ma znaczenia, ale jak będziecie mieli system alarmowy Versa, bardzo pomalana Versa, Micra. Micra to musicie mieć laptopa, to więc pomijam. Versa możecie sobie z klawiatury, jeśli macie odbiornik bezprzewodowy, macie czujniki w systemie bezprzewodowym, możecie mieć taki pilot spokojnie dodany, bez żadnych komplikacji. I tą taką rozpiskę, no niestety, to jest 6 kanałów, czyli pierwszy kanał to jest górny, drugi to jest dolny, trzeci jest kwadrat pusty, trójkąt to jest czwarty, piątka to jest przycisk numer 5. To jest dość ciekawy przycisk, bo piątka to jest kółko otwarte, kółko zamknięte, czyli dwa na raz musimy wcisnąć i to mamy ten kanał piąty. I bardzo często ja ustawiam pod tym przyciskiem napad, napadowy, zawsze dwa, bezpiecznie wciskamy. Nie da się przypadkiem wcisnąć jednego guziczka czy osobno, tylko zawsze dwa na raz. Jak mamy dwa na raz, bardzo fajny sposób na napadowy. I oczywiście przycisk numer 6, kwadracik zamalowany, czyli ten po prawej. Jest taka, tylko taka hierarchia tego pilota. Może zrobimy coś takiego jeszcze. Ktoś sobie może zrobić print screena, będzie wiedział, przynajmniej będzie dodawał, co jest czym. To widzę. Podejrzewam, że to nie jest żadna skomplikowana sprawa. No. Problem jest taki, że ten pilot teraz działa, bo wciskam, widzicie, że świeci. No za każdym razem. Powiem wam, że się naprawił. Naprawił się. Wcale się nie naprawił. Tak jeszcze podpowiem od siebie. Piloty są bardzo podobne. Jak mamy kilka w systemie, fajnie byłoby je sobie zaznaczyć, który jest który. Tu akurat mam takich państw, którzy mają aż 5 pilotów, mają 5 kresek. Ja na przykład robię sobie jeszcze jakąś kropeczkę, robię brzegiem śrubokręta i potem jest jedna kropeczka, 2 kropeczki, 3 kropeczki. Na pewno kreska nie uszkadza pilota, aczkolwiek wiemy, który jest kolejny. Jak go zgubimy, zobaczymy, które nam zostały, nie ma czwartego, czwartego, piątego, piątego usuwamy. I tak też to zrobiłem. Jak się odkręca tego pilota, też dobrze byłoby wiedzieć, wymienić baterię. Był taki przypadek u klienta, wciskamy, programujemy, tam wszystko sprawdzamy, wciskamy w pilocie guzik, o, już nie działa. Jeden działa, reszta nie działa. Czyli coś tu jest, jakiś haczyk z tym. Mocno wdusimy, nie, tylko ten działa. Ja już wiem, co jest, bo już nieraz rozbierałem takie piloty, więc ja już się domyślam, co mogło być. Pilot komuś wypadł, kilka razy. Może nawet mocniej, został uderzony gdzieś i jedna rzecz tu się uszkodziła. I w takim pilocie jeszcze jest szansa go tam jeszcze naprawić. Tak podejrzewam, kilka razy mi się udało i troszkę to unowocześniłem. Odkręcamy śrubeczkę i ten dekielek musimy delikatnie otworzyć i do przodu go popchnąć. Przesunęło się do przodu, widać, jest takie przesunięcie. O. I go zdejmujemy. Naszym oczom ukazuje się w tym pilocie, nie wiem czy zauważyliście, jest czarny. Bo są też szare, jasne, są też czarne. W czarnym mamy dwie baterie, 2016, litowe to są, tutaj wnikał. Już widzę, co jest problemem w tym egzemplarzu. Można się przyjrzeć, że te koszyk na baterie lata, cały lata. I tutaj widzimy, jest przerwa. A ktoś by się też tutaj jeszcze przypatrzył, można zauważyć, że tutaj
Nie wiem, czy to będzie widać tak. Jest styk. O, teraz go widzimy. Jest styk w tym miejscu. I on nie łączy. Komuś pani wypadło, zruszyło, oderwało się i już nie łączy. I trzeba ten styk tutaj poprawić. Żeby te wyjąć baterię. No właśnie, chyba że ktoś nieumiejętnie wyjmował tę baterię, bo powiem, że ten koszyk moim zdaniem powinien to być oklejony klejem na gorący choćby. Pomuchiemu, ja mam wrażenie, że tu jest mnóstwo tego miejsca i dałoby się to zrobić bez problemu, aczkolwiek no, ktoś pomyślał, że będzie jednak inaczej i tak tego nie zrobił. Choć tak jak przyjrzeć się, zobaczymy jeszcze tutaj. Nie, no jest miejsce, ewidentnie jest. Można było to dopieścić. No, no nie ukrywam, bardzo łatwo uszkodzić taki koszyczek. I teraz pytanie, jak go przylutować? Ja bym z chęcią tu oderwał. No, wyzwanie roku. No, ja to już będę naprawiał. A wy w tym czasie... Nie, tego nie będziecie widzieć pewnie. No jest taki pad. Styk nawet odpadł sam. No tak, nie trzyma się, ewidentnie. Ewidentnie nie. I to musi być przygotowane. Ten elemencik. Trzymać się będzie, bo widzę się cena klei. Tam coś tu się wydarzyło więcej. Okazuje się, że no niestety w jakiś sposób trzeba to cyno przylutować, dać troszkę kapknąć i zobaczymy, co dalej będzie. Zobaczymy. Baterie dwie muszę włożyć. Nawet baterie, nie chcę mówić skąd, bo pewnie wiecie, gdzie się taki człowiek zaopatruje jak ja. Nie wiem czemu to była jedna 2032. Podejrzewam. Mam tylko takie podejrzenie, że ten ktoś, kto wymieniał te baterie, nie był świadomy, jakie tu zastosować baterie i wziął taką, jak mu pasowała, więc dziwne podejście. Znów ten miernik, który mi nie działa do końca, nie zawsze. O, jest 3,26. No napięcie jest superanckie, ale nie w tym egzemplarzu. My potrzebujemy dwóch 2016. I podpowiem, że nie wiem, czy jest, boicie się sami wymienić te baterie w pilocie. Jeśli boicie się, naprawdę uważajcie, jestem u blaszko, bo tu widać już ten pilot, który już ja dziś mam. On wcześniej już też był coś już naprawiany. Choć tu tak dziwnie jakoś podlutowany od zewnątrz, nie mam pojęcia. No ale pewnie działa, działać. W ogóle się dziwiłem, że na jednej baterii działa, także... Zawsze jak złapał, wszystko działa. No zobaczymy, jak to będzie. I zamykamy go w sposób następujący, czyli nie śrubeczka i tak, tylko musimy go takiego od środka przesunąć delikatnie. Nie wiem, czy to widać. To jest taki wpustek, dokładnie ta wnęka wchodzi w to. I na końcu przesuwamy go w stronę breloczka. I tam mamy gumeczkę. Ta gumeczka, uszczelka, bardzo fajna uszczelnia. Podejrzewam, że może ktoś inaczej, ktoś wymienił baterię, podważył i po prostu oderwał. Także kto wie, to wie, jak wymieniać te baterie, więc no, trzeba to uważać. No i podklejamy tego pilocika. Ja myślę, że podkleję go w tym miejscu. Klej skończył. Tu też nie możecie dużo nakleić w tym miejscu. Tego kleju zastosować, bo będą zaraz problemy z jego zamknięciem.
Także to ma ogromniaste znaczenie. Bo jak macie tył pilota, to jest taki, o właśnie, ta dziureczka, koniec paznokcia, to musi wejść w to, wtedy cofacie to. I to powinno zaskoczyć. I szybko spinacie. Na koniec. A, jeszcze co wam pokażę. Prawda? A żebyście wy byli świadomi, jak się takie baterie wymienia. Już wam pokażę. Tak jak się wymieniać powinno. Jest taka blaszka. O ta. Jakbyście się przyjrzeli dokładniej, ta blaszka, ona ma możliwość się uginania, w sensie. Jak odegniecie, odpowiednio oczywiście. O, już baterika nam podchodzi. Jest jedna wyjęta. Teraz druga. Tak samo. Macie dwie wyjęte. I w ten sposób nie oszkadzacie pilota. Podejrzewam, że ktoś nie ma pojęcia, jak wyjąć tą baterię i pewnie tu ją wkłada się śrubokrętem i odgina. I wtedy się to wszystko psuje. A więc wkładanie baterii już jest odwrotne, bo wtedy mamy ten sposób i tak wciskamy. Najpierw pod blaszkę i potem tutaj.